Witam Państwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Ja nazywam się Piotr Walewski. Witam w specjalnym świątecznym odcinku Sporty Znane i Nieznane, a moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Janusz Pyciak-Peciak i Dariusz Goździak. Obaj zdobywali medale w pięcioboju, z tym, że troszeczkę innych okolicznościach, ponieważ pan Janusz ten medal zdobył indywidualnie, natomiast pan Dariusz ten medal zdobył drużynowo. I pytanie do obu panów. Która forma zdobycia medalu jest łatwiejsza? Czy ta drużynowa, czy indywidualna? I zaczniemy od pana Janusza. Ja myślę, że dwa są bardzo ważne, bo drużynowo jak ktoś wygrywa, to dobrze jeszcze dla całego zespołu, no a indywidualnie też jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład Darek by dobrze nie startował drużynowo, to by nie zdobyli tego złotego medalu. Także mi się wydaje, że obydwie formy są bardzo, bardzo ważne. Zresztą na Igrzyskach Olimpijskich liczą się do punktacji tak samo złoty medal drużynowy, jak indywidualny. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. 66 zawodników startujących w pięcioboju nowoczesnym i pierwsze miejsce to jest wymarzenie dla każdego, także indywidualnie medal jest to najbardziej, najważniejszy, a drużynowy no, składa się z wyniku trzech zawodników, którzy startowali w pięcioboju nowoczesnym i miałem szczęście również być w tej drużynie w Barcelonie. No właśnie, a gdzie ciąży na zawodnikach większa odpowiedzialność? No bo jak rozmawialiśmy tutaj z Iwoną Marcinkiewicz, która również w drużynie łuczniczej zdobywała medal olimpijski, to mówiła, że ona bardziej denerwowała się w momencie, kiedy była w drużynie, ponieważ czuła odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za swoje koleżanki, żeby nie popełnić błędu i żeby nie zmarnować wyniku całego zespołu. A jak to było w pana przypadku? No troszkę inna sytuacja z pięcioboju nowoczesnym, dlatego że zawodnicy startują w pięcioboju, sam dla siebie, dla każdego na swoje punktu, na swoje indywidualne konto również, a punktacja drużynowa składała się z wyników trzech zawodników. Więc ja startując na początku, prawda, zaczynając od szermierki, tak jak wtedy się zaczynało zawody, chciałem również zdobywać indywidualny medal i oczywiście było to możliwe, gdybym postartował troszkę lepiej. Właśnie, panie Januszu. Ja może tutaj dodam, że ja się na przykład bardzo denerwowałem na Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli chodzi o punktację drużynową, ponieważ ja wierzyłem, że my wygramy złoty medal na Igrzyskach w Montrealu. I ja pamiętam, że bardzo przeżywałem start moich kolegów. No niestety nie udało się, ale uważam, ale bardzo to przeżywałem, żeśmy nie zdobyli tego medalu, bo oczywiście tu jest, musi być trzech zawodników dobrze startować. I to tak czasami Dorek jest bardzo skromny, ale drużynowo medal zdobyć to jest też wielka satysfakcja. I ja bym to stawiał na równi. No właśnie, i teraz pytanie może do pana Dariusza, bo pięciobój nowoczesny to jest jedna dyscyplina, ale pięć konkurencji. Jakie te konkurencje możemy oglądać na arenach? No, składa się z szermierki, a w szermierce trzeba wiedzieć, że są trzy bronie i walczy się szpadą, nie floretem i szablą, czyli szermierka to jest szpada, walki do jednego trafienia, zupełnie inny system niż walce na szpady w szermierce, pływanie, strzelanie, jazda konna i bieg. No to są dyscypliny, konkurencje, no myślę, że trudne do pogodzenia. To jest na pewno takie, wyprzedzę to pytanie, bo nie jest to łatwe być tak wszechstronnym zawodnikiem, żeby pogodzić technikę, wytrzymałość, szybkość, bo jest bardzo ważna w szermierce i to jest naprawdę podstawa, ta szybkość. Także konkurencje są ciężkie, ale wspaniałe i piękne i to jest wielka przygoda. Ja bym tu chciał jeszcze dodać, że bardzo ważne jest tutaj opisanie szermierki, bo tu na pewno większość młodych widzów nie wie o tym, jaka jest różnica między szpadą, floretem a szablą. Że u nas w szpadzie to można trafić wszędzie, i w nogę, i w maskę, i w rękę. Na przykład we florecie tylko i wyłącznie jest taka specjalna kamizelka i tą kamizelkę liczą się tylko trafienia, które jakby przygotowywało do walki na szpady. No i jest również szabla, gdzie wszystko liczy się powyżej biodra, bo jest to broń, która powstała od kawalerii, o tym, jak się jeździło na koniach i wtedy używało się tych szabel. Taka ciekawostka, dla najmłodszych, bo na pewno wielu z Was też się interesuje tą piękną dyscypliną sportu, także powinniście o tym wiedzieć. I teraz pytanie do obu panów. Pięć różnych konkurencji, w ogóle w zasadzie ze sobą niezwiązanych, czyli trzeba być osobą bardzo wszechstronną. Jak zaczęła się w ogóle wasza przygoda, wasze zainteresowanie? Panie Januszu, zaczniemy od pana. Ja muszę to powiedzieć wszystkim najmłodszym, żeby zawsze zaczynali w ogóle sport od pływania.
Pływanie jest takim sportem, że łatwo się jest nauczyć, jak się jest bardzo młodym. Ja zaczynałem właśnie od pływania, miałem to szczęście, że mój tata, mając chyba 6 lat, wziął mnie na basen i nauczyłem się pływać bardzo wcześnie. Bo potem wiadomo, że można różnie to uprawiać, różne inne sporty. Właśnie są takie dwa sporty dla najmłodszych, które każdy powinien uprawiać, i gimnastykę, i pływanie, a potem dopiero można sobie znaleźć taką dyscyplinę sportu, jaką się najbardziej lubi. Później grałem w piłkę wodną i z piłki wodnej zainteresowałem się pięciobojem. No to ja może przed naszym spotkaniem rozmawialiśmy sobie, bo ja no to jest fantastycznie być koło swojego idola. Jaka ta historia, kiedy kto zaczynał? I właśnie Janusz mówił, że nawet nie wiedziałem, że pływanie, już mi mówił kiedyś wcześniej, zapomniałem, że pływanie też, ale piłka wodna. Ja mówię, piłka wodna, no tak, ale ja ważąc 60 kilogramów, mówię o Januszu, mówi, grając piłkę wodną z chłopami, prawda, na schwał 120 kilo, nie miał już takich szans. I mówię, i w ten sposób właśnie potrafił przez kolegę, że są testy i sprawdziany do pięcioboju, i tak z tej piłki wodnej trafił Janusz do pięcioboju. Ku chwale naszej ojczyzny, prawda? Ale ja powiedziałem wcześniej, że jest to mój idol i zawsze to mówiłem na wszelkich spotkaniach z młodzieżą, z dzieciakami, dochodząc do tego etapu, no ja zacząłem uprawiać pięciobój pod wpływem Janusza, który w Montrealu zdobył złoty medal. Ja to bardzo przeżyłem. Przeżyłem siatkarzy w nocy, którzy wygrywali ten złoty medal, a potem Gerarda, który zdobywał złoty medal tym biegiem i wtedy zacząłem się interesować pięciobojem, oglądając po kolei igrzyska w Montrealu, mając 14 lat. Mój ojciec był nauczycielem WF-u, był myśliwym, był pływał super, miał żółty czepek, prawda? I dlatego tak dobrze strzelałeś. No właśnie, dlatego tak dobrze strzelałem, myślę, dlatego, że miałem swoją wiatrówkę. Pływałem w jeziorze, biegałem przełajowe zawsze z jakiejś zawody, ale również jeździłem konno. Jeździłem konno na zasadzie w Lubliniewicach, w mojej miejscowości rodzinnej, gdzie sprzątałem stajnie, żeby jeździć konno. Nie było sekcji, prawda? I w podstawówce był nabór do tej sekcji, która miała powstać, ona nigdy nie powstała, ale ja sam jeden zostałem i tam przez kilka lat jeździłem na zasadzie sprzątania tej stajni, ale to była wielka moja przygoda. Przygoda z końmi, które kochałem i jak zobaczyłem właśnie Montreal, to mówię, to jest to. No właśnie, panowie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ za naszymi plecami znajduje się ponad 70 oryginalnych medali olimpijskich, są też wasze. Każdy z tych medali to jest no niesamowita historia każdego ze sportowców. I powiedzcie mi, jak wygląda w ogóle sposób kwalifikacji? Jak można się dostać na Igrzyska Olimpijskie właśnie w pięcioboju nowoczesnym? Więc najważniejszą rzeczą to jest praca, bo talent, no właściwie to każdy ma ten talent, ale trzeba mieć też talent do pracy. Ja nie miałem takich dobrych warunków fizycznych jak inni sportowcy, ale doszedłem do tego wielką pracą, uporem, dyscypliną, wszechstronnością. Poza tym druga rzecz taka bardzo istotna jest, trzeba kochać tą swoją dyscyplinę sportu, którą się uprawia. Jeżeli ma się pasję, to jest o wiele łatwiej trenować. Natomiast jeżeli na przykład rodzice czy ktoś zmusza ci dziecko do uprawiania sportu, a on tego nie lubi, no to wiadomo, że na pewno nie osiągnie większych sukcesów. I tak było ze mną również. Ja jak zacząłem uprawiać pięciobój nowoczesny, od razu pokochałem tę dyscyplinę sportu, ponieważ dało mi możliwości trenowania 5 dyscyplin sportu na raz, a ja po prostu lubiłem wszechstronność i miałem do tego pasję. Także mówię jeszcze raz, najważniejsza praca i pasja. No, przede wszystkim praca w moim przypadku również. Talent musiałem mieć właśnie do pogodzenia tych ciężkich warunków ze względu na to, że ja nie byłem pływakiem, tak? Byłem z jeziora i kiedy przyszedłem na sprawdzian do Dżonkowa 2 lata później, w 1978 roku, tak bardzo chciałem uprawiać ten pięciobój, kiedy wyczytałem w Gazecie Lubuskiej, że będzie nabór, pojechałem do Dżonkowa i okazało się, że mam płynąć od razu sprawdzian na 300 metrów. Chłopak z jeziora, no tak, wskoczyłem, zwykłe nawroty, 5 minut 10 sekund. 5 minut 10, no właśnie, widzieliście ten uśmiech Janusza. Nie tak źle. Nie tak źle. W tym pierwszym naborze w 1978 roku do internatu do Dżonkowa przyszli pływacy, moi przyjaciele, z którym również trenowaliśmy razem, między innymi Paweł Olszewski, który popłynął 3 minuty 10 sekund, tak? Czyli 2 minuty różnicy. Pierwszy rok
mojego pięcioboju, jeżeli chodzi o pływanie, to pływałem sam na basenie, gdzie były cztery tory w Dżonkowie, pływałem ja na jednym sobie torze, albo dwie osoby, bo ja uczyłem się techniki, prawda, a na innym torze pływali jak to pływacy w kółeczko po 8 zawodników, prawda, na jednym torze, mieszali tą wodę, a ja tylko patrzyłem, jak kipiało. A ja się uczyłem. No, to była wytrwałość tego, że w tym sporcie po 30 latach, w wieku 30 lat pojechałem na igrzyska po uprawianiu 14 latach, 14 lat uprawiania pięcioboju. Opłaciła się wytrwałość, ale powiem szczerze, że czasami miałem chwilę zwątpienia, ale ta właśnie miłość do tej pięknej dyscypliny pozwoliła mi przetrwać te ciężkie chwile. Czy któraś z tych konkurencji schodzących skład pięcioboju nowoczesnego jest dla was wyjątkowa, że najbardziej ją lubicie albo najlepiej się w niej czujecie, a która znowu jest tą gorszą, w której niekoniecznie chcielibyście startować? Ja właściwie to mam takie dwie ulubione dyscypliny sportów w pięcioboju. Pierwsza to oczywiście bieganie. Bardzo lubiłem biegać. Zresztą dużo trenowałem bieg nawet z Bronkiem Majnowskim, mistrzem olimpijskim w Moskwie. Ale również lubiłem szermierkę. Ja lubiłem kontakt z przeciwnikiem, lubiłem się bić w tym czasie. Wiadomo, lepiej się bić na szpady niż na pięści i tak dalej. Ale te dwie konkurencje mi największą sprawiały przyjemność. Poza tym akurat byłem też dobry w tych dwóch konkurencjach. Dlatego no zwykle jak się słaby jest w jakiejś konkurencji, to jest na pewno tak się nie lubi jak w tej, w której się jest najlepszy. No, jeśli chodzi pewnie o Darka, to pewnie swoje powiem, że pewnie to strzelanie, nie? No tak, to była moja koronna konkurencja, w której startując na Mistrzostwach Świata, trzykrotnie na Mistrzostwach Świata Seniorów, nie miałem tak tyle startów jak ty w tak najważniejszej imprezie, ale trzykrotnie startując na Mistrzostwach Świata Seniorów, dwukrotnie wygrałem, raz byłem trzeci i na igrzyskach też byłem trzeci. W tej konkurencji troszkę odrabiałem to słabe pływanie, ale pływacy również potrafili dobrze strzelać i na pewno trudniej było odrobić to pływanie w moim przypadku. No właśnie. Jeszcze dodam, że Darek bardzo dobrze strzelał właśnie pod presją, bo zwykle pod presją zawodnicy słabo strzelają, kiedy się denerwują, a Darek był wyjątkowym, właśnie odporny psychicznie, mimo że z natury jest pobudliwy, ale psychicznie jest sam się zastanawiam, jak to robiłem, ale jak na igrzyskach pamiętam, jeden strzał, w którym zadygotała mi tak ręka, że tego strzału nie opanowałem, no to później jak ja mogę tak strzelać? Nie? I już była poprawa. Zdenerwował automatycznie, się i był lepszy. Tak, już od razu automatycznie się poprawiałem. Czyli mój poziom strzelania był wyrówny i wysoki i to była ta pewność psychiczna. No właśnie, przypadku. Bo przyniósł pan ze sobą rzecz, która trafi również do muzeum, także będzie ją można oglądać w muzeum, ale ten sprzęt służący do strzelectwa na przestrzeni lat się zmieniał, nawet kiedy wy startowaliście, a teraz jest już zupełnie inny. Jakby mógł pan zaprezentować ten pistolet, który... To może tylko krótko, że w tym czasie myśmy strzelali z innej odległości, 25 metrów, dlatego tarcze były większe i strzelaliśmy z kalibru normalnej broni palnej 5,6. Później zaczęliśmy strzelać już z odległości 10 metrów ze śrutu, z broni pneumatycznej. Oczywiście tarcze były o wiele mniejsze. No a już w tej chwili strzelamy tylko z laserowej broni. Uważam, że jest to słuszny kierunek, ponieważ jest to bardzo bezpieczna broń. To nie jest tam laserowy, tak jak się mówi, laser tam kategorii 5, tylko 2, tak jak używa się do pokazu jakiegoś tam PowerPoint. Także uważam, że jest to świetne. Każdy może się nauczyć. Uważam, że każde dziecko powinno... I bezpiecznie. Powinno się obchodzić, znać się, jak się obchodzi z bronią, bo broń jest zawsze niebezpieczna. Nawet zawsze trenerzy mówili do nas od strzelania, pamiętaj, że broń zawsze strzela sama raz w roku. Także trzeba zawsze tą bronią tak się opiekować i tak być, żeby ta broń była zawsze skierowana w kierunku tarczy, a nie do człowieka. Także to rzeczywiście była spora zmiana. Ja może dodam do strzelania, że tak jak my, bo my tylko strzelaliśmy z tej ostrej amunicji na 25 metrów, ale do sylwetki, która kiedyś była, nazywała się sylwetką człowieka, ze względów humanitarnych zostało zmienione na tarczę pierścieniową w pewnym okresie, już w latach 90. Właściwie pod koniec lat 80. Ja strzelałem na igrzyskach w Barcelonie właśnie już do tarczy pierścieniowej, ale również była to tarcza obracana, więc otwierała się na 3 sekundy. Trzeba było z kąta 45 stopni oddać strzał w ciągu 3 sekund i zamykała się tarcza po 3 sekundach, 7 sekund przerwy i tak 4 serie po 5 strzałów. Więc
czasami zdarzało się, że jeszcze przed komendą ognia, prawda? Tarcza już była zamknięta. Tak było, że słychać było strzał wcześniej, co dyskwalifikowało oczywiście takiego zawodnika, który oddał strzał wcześniej w podłogę zazwyczaj, prawda? Lub tarcza się zamknęła i też padł strzał. To wynikało z tego, że nie zmieścił się w tych 3 sekundach i w tych przelicznikach punktowych to było 220 punktów, to masakra. Już była masakra, to już po jednym takim strzale, ale to jest ułamek sekundy, w którym decydował na tym wyniku i tak się po prostu zdarzało. Na każdych z reguły zawodach ktoś gdzieś nie wytrzymał psychicznie, bo to tylko od tego zależało. Okej, zanim zaproszę panów, bo pokażecie panowie jeszcze swoje pewne oko i umiejętności w tym pistolecie laserowym, to panie Januszu, jakby mógł pan zaprezentować ten pistolet tutaj naszym widzom do kamery, go rozłożyć, a ja przytrzymam w tym momencie mikrofon. No więc jest to broń śrutowa. Nie bierzemy nigdy. Śrutowa, tak. Wiadomo, że tak. Tam jest tarcza, to oczywiście trzymam zawsze w tym kierunku pistolet. Tak, tutaj. Otwierało się go tutaj w ten sposób. W ten sposób, bo to była broń pneumatyczna. Tutaj wkładało się śrut, zamykaliśmy go. No i w ten sposób się strzelał. Ja tu nie będę strzelał oczywiście, tylko pokażę, ściągając spust. To była taka broń. Później oczywiście ta broń została trochę ulepszona. Były też, żeby nie trzeba było ładować, tylko od razu był sprzęt, już powietrze było wprowadzone z specjalnego cylindra. Przez gaz. Przez gaz. Ale tak to wyglądało, jak się strzelało ze śrutu. Mamy również broń laserową. Za momencik ją zobaczymy, będziecie panowie strzelali. Ale tak wyglądała właśnie broń. Jeszcze raz, widzicie, już zrobiłem błąd. Zawsze trzeba w tym kierunku trzymać do tarczy. Pistolet jest dosyć ciężki, także niełatwo też go trzymać w momencie zdenerwowania. Panowie, powiedzcie mi natomiast, jak to wygląda, jak już jesteście bezpośrednio na samych zawodach. Są Igrzyska Olimpijskie, zaczynacie startować. W jaki sposób przedostajecie się do kolejnych rund? Ja myślę, że wyprzedzamy troszkę do przodu. Jeżeli może troszkę uzupełnię, to powinniśmy powiedzieć, że mówiliśmy o tych konkurencjach, prawda? Ale kiedyś my startowaliśmy w ciągu 5 dni, prawda? I każda konkurencja była osobno. Jeżeli była szermierka, to było 66 walk i turniej trwał od, w moim przypadku w Barcelonie, od 7 rano byliśmy na rozgrzewce i 23 skończyliśmy, prawda? Następnie było pływanie 300 metrów, prawda, które też już się później zmieniło, do czego dojdziemy. Następnie było to strzelanie, a później już była bieg, co jest ważne, nie doszliśmy do tej konkurencji, której Janusz był super biegaczem, ale biegaliśmy przełaj. Trzeba wiedzieć, że było to 4 km ciężkiego biegu. W naszym przypadku w Barcelonie było to upał i 35 stopni czy 6, prawda? I to była naprawdę katorżnicza konkurencja. I w naszym przypadku na końcu była jazda konna, o której wspomnieliśmy, ale co ważne, rozgrywana jest na parkurze, czyli jest 15 było przeszkód, mogłyby to przeszkody podwójne, potrójne, prawda, do 1,20 m wysokości, ale co ważne, w pięcioboju konie się losuje i to jest bardzo trudna sprawa. Oczywiście my byliśmy do tego przyzwyczajeni, bo trenowaliśmy na różnych koniach. Czyli ale nie macie swoich, tak nie, jak jeśli w pięcioboju nie ma swojego konia. Losuje się, każdy organizator przyjeżdża i ma tylko 20 minut po losowaniu już konia, 20 minut na rozgrzewkę wtedy w naszych czasach i 6 próbnych skoków. Co jest zbyt małym okresem czasu, żeby się tego konia poznać, nie? Bo to koń to nie rower, prawda? Tak, tak. Chociaż rower też jest każdy inny, nie? Ale koń ma swój charakter, jak i człowiek. Trzeba się do niego umieć dostosować, przede wszystkim dostosować, bo jeżeli zaczynamy narzucać jakąś swoją prawda, wolę i okiełznać go za wszelką cenę, to na tak ważnych zawodach, na tak krótkim okresie to się często kończyło niestety porażką i koń często wygrywał, co w annałach naszej dyscypliny mnóstwo takich przypadków. U nas był nawet, jak ja startowałem, to nawet trochę inaczej niż Darek, bo zaczynały się pięciobój od jazdy konnej. I to był bardzo duży stres, bo nigdy nie wiadomo było, jak to się polisuje. I to, co właśnie Darek mówił, najważniejsze było właśnie w jeździe konnej dopasować się, jak to się mówi, do konia. Jak ten koń, jeden koń lubi skaczyć, oddać skok wcześniej, drugi później, jeden koń lubi, trzeba było używać, że tak powiem, być bardziej agresywnym, drugiego z kolei trzeba było powstrzymywać. Także to była naprawdę, jazda konna jest nie tylko trudna pod względem właśnie tym technicznym, ale również pod względem psychicznym, jak tego konia
dopasować, jak to mówi, dopasować się tego konia, a nie na odwrót. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że też startowałem w tak zwanych zawodach Champion of Champion, kiedy był jednego dnia, tak jak teraz jest. Startowałem w Londynie na Crystal Palace, startowałem również w Melbourne, nie, w Sydney w Australii. I mnie na przykład ten start jednego dnia się bardzo podobał. Ja lubiłem, że wystartowałem rano i wieczorem, że było po zawodach. Ja nie lubiłem czekać 5 dni i każdego dnia była jedna dyscyplina sportu, tak jak ja startowałem. I położyć się spać i myśleć co drugiego tak, jutra. Co następnego dnia. To za długo było dla mnie. Uważam, że ten nowy system, który w tej chwili mamy, o którym może później trochę poopowiadamy, jest o wiele lepszy i nie tylko dla sportowców, ale również dla mediów, dla kibiców. Właśnie, wracając do tego pytania, o którym wcześniej powiedziałem. Jesteśmy na Igrzyskach Olimpijskich. W jaki sposób wygląda nasze kolejne etapy, przechodząc do kolejnych rund właśnie tych zawodów? No, ja mogę tylko powiedzieć o swojej konkurencji. Myślę, że Janusz dużo więcej opowie, dlatego że jest dyrektorem sportu w Międzynarodowej Federacji Pięciobój Nowoczesnego i jest cały czas na bieżąco. Bo to się teraz wiemy, że to już się zmieni troszeczkę. To się zmieniło, bo jest jednego dnia pięciobój, w którym ja również raz miałem okazję startować w takich zawodach i myślę, że też lepiej bym się czuł ze względu chociażby na skrócony dystans w pływaniu, bo pływa się 200 metrów, a ta ostatnia setka to była mordercza w moim przypadku, jak na igrzyskach, jak na wielu różnych startach, tym bardziej na długim basenie. Ale w naszym przypadku Szermierka, w której wygraliśmy, a Arek Skrzypaszek, trzeba powiedzieć, ja muszę powiedzieć również, że no, zdobyłem ten złoty medal z moimi kolegami, z Arkadiuszem Skrzypaszkiem i z Maćkiem Czyżowiczem. Arkadiusz Skrzypaszek indywidualnie zdobył również złoto olimpijskie. No, to jest fantastyczna sprawa. Był naszym liderem, ale oczywiście wiele razy z nim wygrywaliśmy i przed samym startem nie było powiedziane, że on na pewno wygra, ale był naszym faworytem i to takie tarcie w naszej drużynie powodowały pozytywne rywalizacja do końca, że kiedy przychodziło do bycia razem, to chociażby powiem o jakichś kulisach tego, że w wiosce w Barcelonie mieliśmy mieszkania, jak to zwykle bywa, prawda, dla zawodników. Tak, mieliśmy 3 pokoje, prawda, nas było z Jackiem Suszyńskim rezerwowych 4 zawodników, mieliśmy całe mieszkanie do swojej dyspozycji, ale my łóżka zsunęliśmy do jednego pokoju największego i spaliśmy wszyscy razem w jednym pokoju. No i tak to było fajne. Budowanie więzi. Budowanie więzi to było bardzo fajne i niesamowite, ale to co mówiłem, że kładziesz się spać i budzisz się i jeszcze bierzesz 4. albo 6. tak? Bo po całym dniu turnieju szermierczego, po tych 65 walkach stoczonych z przeciwnikami, to się przeżywa jeszcze do samego rana. Więc ja na drugi dzień byłem wyczerpany, jeżeli chodzi o opływanie, tym bardziej gorzej popłynąłem, bo fizycznie kosztowało mnie to mnóstwo energii, mnóstwo. Ja startowałem pierwszy raz na igrzyskach i tego doświadczenia, które moi koledzy mieli, Arek i Maciek w Seulu, nie miałem. I to dla mnie tym bardziej było stresujące. Trzeba przyznać, stresujące. Były momenty, gdzie wygrywałem 6 walk pod rząd dobrymi przeciwnikami, wychodziła słabsza drużyna, przegrywałem i to było takie wzloty i upadki. A Arek Skrzypaszek szedł jak burza, jak przeciąg i równo z Laszlo Fabianem, on wtedy turniej szermierczy zakończył na tym najlepszym miejscu. Następnie przejście do spływania do strzelania. Ja pamiętam swoje komentarze na mój temat, że fatalnie popłynął Dariusz Goździak i tak dalej, prawda? Tylko niektórzy dziennikarze nie wiedzieli, że potem jest konkurencja, strzelanie. I biegi. Ale też byłem, ale strzelanie. Następna konkurencja, z której spadliśmy na któreś tam miejsce, bo wygraliśmy szermierkę, spadliśmy po napływanie na 6. miejsce i znowu na 1. miejsce po strzelaniu. Co było zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Arka Skrzypaszka, jak on akurat wytrzymał tą psychicznie tę konkurencję, bo on na treningach potrafił gorzej strzelać niż na igrzyskach. Czyli popatrzył na osiedzącego obok Laszlo Fabiana Węgra, który prowadził po szermierce i widział, jak mu dym z uszu leci, jak był zdenerwowany i on popatrzył na niego, tak mi pamiętam, opowiadał i on się uspokoił w tym momencie. Widział, że ten człowiek zupełnie się spalił psychicznie i bardzo słabo postartował w tej konkurencji i to się odbiło na jego niekorzyść. Wracając do pytania, no
startowaliśmy, tak jak mówię, w cztery dni już, czyli to jest taka historia zmian, bo była następnie bieganie i jazda konna. Także co trzeba w naszym przypadku, bo nie wiem, pamiętasz, kto przegrał. Ale ja tutaj właśnie, to było bardzo ciekawe pytanie, co zadałeś, bo to jak Darek mówi, on startował 4 dni, ja 5 dni. Ja się przygotowałem, zawsze pamiętam, do każdej dyscypliny oddzielnie. Zawsze startowałem w nocy przed startem, robiłem sobie wizję, jak to będzie jutro. Starałem sobie to wyobrazić. W jeździe konnej na przykład, też jak mam się zachować, jak mam, tak jak mówiłem, jak mam tą jazdę konną, bo zawsze mieliśmy możliwość obejrzenia tego parkouru wcześniej i robiłem sobie plan, wizję, jak to będzie. Tak samo pamiętam w Szermierce, też sobie wiem na przykład, jakie akcje mi bardziej pasują i starałem się te akcje robić. Na przykład miałem, tak jak Darek, bardzo dobrą, czy w szóstą, czy ósmą i przejść w natarcie i starałem się to tylko, jak to powiedzieć, dzień wcześniej przygotować psychicznie, żeby to robić. Podobnie było i w strzelaniu. Na przykład w strzelaniu ja z kolei byłem też nerwowy, tak jak Darek, ale mnie strzelanie dość ciężko przychodziło, to starałem się przygotować psychicznie w ten sposób, że wszystko robiłem powoli, spokojnie mówiłem, żeby się jak najbardziej uspokoić do tego strzelania, bo w pięcioboju to jest tak jak dobry aktor. Trzeba się przystosować do różnych ról. Wiadomo, że w Szermierce trzeba być agresywnym, ciągle być podekscytowanym, nerwowym, bo to też pomaga, natomiast w strzelaniu trzeba być na odwrót, trzeba być opanowanym, zdyscyplinowanym i trzeba się kontrolować. Z kolei do biegu też się przygotowałem w specjalny sposób, że zawsze, mówię, będę szedł mocno, ale zawsze muszę mieć tą rezerwę na ostatni kilometr, bo biegaliśmy wtedy 4 kilometry, bo to była moja najmocniejsza konkurencja. Także tutaj to było bardzo dobre pytanie i każdy zawodnik musi mieć tą wizję wcześniej, jak to będzie jutro, jak być przygotowanym, ażeby osiągnąć jak najlepszy wynik, bo start to nie jest tylko to, żeby zdobyć złoty medal, ale najważniejszą rzeczą jest, żeby wystartować jak najlepiej, żeby być lepszym od siebie samego, właśnie, bo na tych najważniejszych startach trzeba być swoje rekordy życiowe, żeby wygrać, bo jeżeli ktoś jest najlepszy, a nie bije rekordów życiowych, no to on nigdy nie wygra. No właśnie, panowie, i teraz pytanie, jak dążyć do najlepszego? Czy mieliście w swoim życiu jakieś postacie, na których się wzorowaliśmy, jeśli chodzi o pana Darka? Nie, już nie trzeba pytać, to będzie proste. Mnie to pytanie nie dotyczy. Ale jeśli chodzi o pana Janusza, na kim pan się wzorował właśnie w swojej... Mnie bardzo imponował jako zawodnik, bo ja lubiłem w ogóle biegi. Interesowałem się bardzo lekkoatletyką. Mnie bardzo imponował Bronek Malinowski. On był zresztą ojcem chrzestnym mojego syna i dużo z nim biegałem, dużo się od niego nauczyłem. On mnie nauczył rzeczywiście naprawdę wielkiej pracy, bo ja nie widziałem zawodnika, który by tyle biegał, co Bronek Malinowski, mistrz olimpijski z Moskwy w 1980 roku. I on mnie nauczył właśnie tego, bo w sporcie też trzeba, jest wielka przyjemność, ale też jest cierpienie, bo trzeba więcej z siebie dać, niż czasami się to wydaje. I to była taka, mogę powiedzieć, ikona dla mnie, od którego się dużo nauczyłem pracy. I byliśmy od siebie obydwa. On też się przyjeżdżał do nas też na treningi pięcioboju nowoczesnego. Także to była taka dla mnie, mogę powiedzieć, osoba, której dużo zawdzięczam. Panowie, jesteśmy z naszymi widzami w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. No to już koniec? Jeszcze nie koniec, bo teraz... Ale to chcieliśmy powiedzieć, jak to dzisiaj, ten pięciobój ale momencie, dzisiaj jest rozgrywany. Dobra, to zaraz oczywiście o tym powiemy, ale moje pytanie będzie dotyczyło tego, jak czasem sportowcy wspominają właśnie ten okres świąteczny, bo często bywa tak, że niektórzy nie zdążą wrócić na te święta, bo gdzieś tam wracają z zawodu. Jakie wy macie wspomnienia właśnie ze świętami Bożego Narodzenia? No ja muszę powiedzieć, że często się poświęcało rodzinę dla sportu. Wszystkie pamiętam święta w większości, ja spędzałem w Zakopanem, bo tam mieliśmy obozy w tym okresie. No i niestety często rodzina cierpiała. Później było trochę łatwiej, bo jak zdobyłem złoty medal olimpijski, to mogłem brać ze sobą żonę, eks-małżonkę wtedy, znaczy teraz, z którą mogłem spędzać razem czas, ale często było taka sytuacja, że musieliśmy święta spędzać poza domem i tak w większości było. Dlaczego? Bo wtedy były ferie zimowe, czy tam wielkanocne i w tym okresie były najwięcej organizowane obozy. Tak samo w czasie świąt jeździło się i do Dżonkowa. Także no trudno, zawsze trzeba coś poświęcić, żeby coś uzyskać. No w moim przypadku akurat mieszkałem w miejscu,
treningu. Gdzie trenowałem, ale właśnie często wyjeżdżaliśmy akurat na te święta właśnie w tym okresie do Zakopanego na zgrupowania. Były to zazwyczaj właśnie przełomowy, prawda, ale już później mieliśmy, my troszkę zgrupowania już mieliśmy na początku stycznia, nie w okresie świątecznym, ale na początku pamiętam tak było, później już była ta lekka zmiana, ale trenowałem w miejscu. O tyle miałem chyba lepszą też sytuację, bo sobie nie wyobrażałem, jak patrzyłem na kolegów z Warszawy, którzy muszą tutaj trenować w tych ciężkich warunkach, no bo co tu dużo mówić, trzeba było jeździć na różne obiekty, to trzeba było podziwiać, prawda, że trzeba było trenować w różnych miejscach. Pamiętam biegi, które w Lasku Bielańskim, które były na ciężkich, niby to lasek, ale to te ścieżki w porównaniu do Dżonkowa, gdzie lasy naokoło, przepiękny teren, gdzie na pewno my mieliśmy mniej kontuzji z tego, co wiem, i pamiętam, rozmawialiśmy nieraz, tych kontuzji było o wiele mniej przez to, że trenowaliśmy w takich warunkach dogodnych, prawda? Trenowałem w miejscu, gdzie mieszkałem 18 lat, gdzie nie, czasami już później miałem też rodzinę w tym okresie najważniejszych moich startów, jak Igrzyska Olimpijskie, to już miałem dwójkę dzieci, ale tak czasami to nie było to też łatwe, bo to były troszkę inne czasy niż dzisiaj i pamiętam, jak miałem pokój 13 metrów kwadratowych, na którym mieszkaliśmy z synem i z żoną, którą również byłą pięcioboiską, 13 metrów kwadratowych. I kiedy miałem się wyspać, a dzieciak do trzeciego, syn do trzeciego roku życia niestety po nocy codziennie płakał, więc przed igrzyskami w Barcelonie. Moja żona z dzieckiem wyjechała do swoich rodziców do Tarnowa, żebym ja mógł się miesiąc wcześniej wyspać, żebym był przygotowany, ale myślę, że co ważne, bo mówimy o świętach, o rodzinnych świętach, to ta rodzina jest bardzo ważna, która podtrzymuje w tych trudnych chwilach, dla nich też to się robi, prawda? Dla nich to się jest ta motywacja, żeby wystartować jak najlepiej. W naszym przypadku akurat tej naszej drużyny, każdy z nas miał żony, małe dzieci i to była chyba też taka podwójna motywacja, żeby coś osiągnąć w tym sporcie. To no właśnie, podtrzymywało nas w tych ciężkich chwilach. Wracając do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, każdy sport ewoluuje na przestrzeni lat. Rzadko kiedy się zdarza, żeby sport, nie wiem, od tych igrzysk 1896 roku był w niezmienionym kształcie. Zawsze coś się zmienia, coś się udoskonala. Jak to będzie wyglądało teraz za niedługo, ponieważ pan Janusz ma tutaj dla nas ciekawe informacje. No tak, jestem dyrektorem sportu w Międzynarodowych Władzach, a sport szczególnie w pięcioboju nowoczesnym, bardzo się zmienił. Kiedyśmy startowali, pięcioboj był 5 dni, później 4 dni, jak Darek mówił, później był 1 dzień. No, natomiast w Paryżu, mówię nie o Tokio, bo Tokio będzie też 1 dzień, ale w Paryżu chcemy zrobić, żeby każda pięcioboj był nie dłużej niż 1,5 do 2 godzin. Po to, żeby kibic czy media mogły pokazać wszystkie 5 konkurencji naraz, bo wiadomo, przez 9 godzin, jak jest pięciobój, to się nie pokaże na żywo 5 konkurencji, natomiast w 1,5 godziny, bo tyle mniej więcej każda dyscyplina sportu i zespołowych, indywidualnych trwa, żeby była cała zorganizowana w ciągu 1,5 godziny, także te przerwy między dyscyplinami nie będą większe niż 10-15 minut maksymalnie. Jest taki format, tak powiem, jak eliminacji, który jest bardzo popularny, tak samo jak wszystkie gry zespołowe, tak samo w pływaniu, jak i w lekkoatletyce, że wszystko będzie na zasadzie eliminacji, że zacznie się od 36 zawodników, a finał będzie 12 zawodników. I każde, tak jak mówiłem, 1,5 godziny, może 2 godziny w zależności od sytuacji, ale dla mediów, dla w ogóle sportu i też dla zawodników uważam, że jest to dobry kierunek i pięciobój będzie bardzo popularny i pokazywany i lubiany wśród wszystkich. Jeżeli mogę dodać to do naszej historii, bo jesteśmy tutaj dwóch mężczyzn, tak, ale trzeba opowiedzieć również o Rio, gdzie Oktawia Nowacka zdobyła brązowy medal indywidualnie w formule właśnie tej jednodniowej, gdzie startuje się już 36 zawodników zakwalifikowanych na igrzyska, prawda? I ona zaczęła super od szermierki, wygrała tą szermierkę, potem się to już potoczyło, prawda? Pływanie 200 metrów, jazda konna i po tych trzech konkurencjach, tak dzisiaj jest rozgrywane, oblicza się punkty, to wrócimy do tych troszkę przepisów, oblicza się punkty i startuje zawodnik czy zawodniczka, która ma najwięcej punktów po trzech konkurencjach.
i startuje w takiej kombinacji, prawda? Może kombajn to popularnie nazywane, gdzie jest to bieg ze strzelaniem. I co jest ważne, już jeszcze w Londynie czy w Pekinie, może przybliż mi Janusz, było 3 razy 1000 metrów. Natomiast zmiana jest taka, że teraz będzie na igrzyskach w Tokio 4 razy 800 metrów na przemian ze strzelaniem, czyli zawodnik startuje, podbiega do strzelnicy, strzela z tego pistoletu laserowego, musi 5 punktów jak w biatlonie zaliczyć tych celnych strzałów, prawda? Później to pokażemy. Tak, potem biegnie 800 metrów, już na zmęczeniu znowu dobiega do strzelnicy, znowu strzela, te 5 musi celnie trafić i tak 4 razy 800 i co ważne dobiega do końca, na końcu ten zawodnik, który dobiegnie pierwszy, wygrywa i nie trzeba nic liczyć, tak jak w Barcelonie było, że czekaliśmy 40 minut na obliczenie, bo podano, że indywidualnie wygrał Szypaszek od razu, prawda, i tak dalej, ale drużynowa kwalifikacja była podana, że Rosjanie wygrali. Pierwsza wersja była, że Rosjanie. Pamiętam, że żona, jak mi opowiadała, była jako pięcioboiska, obliczała te punkty, że to niemożliwe, nie zgadza się i że nie chciała w to uwierzyć. I po pewnym czasie komunikat padł. Wygraliśmy również złoto drużynowe. Także te zmiany, jeżeli chodzi o pięciobój, to są diametralne, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Chciałbym spróbować takie formuły. Szanowni panowie, widzę, że pomimo, że kilka lat temu skończyliście swoją karierę, to wciąż emocje sportowe są z was żywe, wciąż ta dyscyplina wam towarzyszy również dzisiaj. Czas naszego programu już dobiega końca. Jesteśmy w wyjątkowym momencie, jesteśmy podczas świąt Bożego Narodzenia z naszymi widzami i teraz prośba do obu panów, żebyście złożyli naszym widzom życzenia świąteczne. No oczywiście, życzę wam wszystkim wesołych świąt i pogodnych, no i uprawiajcie sport. Uprawiajcie sport. Myślę, że rodzinnych, w tych ciężkich czasach, bo jakby nie było, jesteśmy w czasach bardzo ciężkich dla całego globu, ale wiemy o tym, że właśnie ten sport, nie tylko pięciowy, każdy sport, każda forma ruchu, nie trwajmy tylko przy tym laptopach, komputerach, ale starajmy się poruszać. Wszystkiego dobrego, pogodnych, wesołych. Szanowni Państwo, dziękujemy Państwu za uwagę. Był to kolejny odcinek z cyklu Sporty Znane i Nieznane, a moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj dwaj wyjątkowi goście, ponieważ dwóch mistrzów olimpijskich rzadko kiedy zdarza się, żeby gościło u nas tutaj na naszych fotelach, a byli nimi Janusz Pyciak-Peciak i Dariusz Goździak. Dziękujemy. Wesołych świąt i do zobaczenia. Wesołych, pogodnych.